Sanatorium Miłości 5 Zdzisław najpierw namiętnie pocałował Ulę, a potem zabrał na randkę inną. Którą z pań wybierze? Premiera trzeciego odcinka piątej edycji Sanatorium Miłości lada chwila. Tym razem na uczestników randkowego show dla seniorów czekają bardzo ciekawe zadania. Pewne jest, że będą musieli wyostrzyć zmysły smaku i węchu, aby im sprostać. Seniorzy staną również przed pewnym wyzwaniem oraz poznają kuracjusza odcinka. Sanatorium Miłości to jeden z najpopularniejszych programów telewizji polskiej. W nowym piątym sezonie uczestniczy 12 osób, które mimo dojrzałego wieku mają apetyt na przygodę i miłość. To 6 pań: Anita, Bożena, Ewa, Iwona, Asia i Ula oraz 6 panów: Dariusz, Adam, Zbigniew, Krzysztof, Józef i Zdzisław. Sanatorium Miłości 5. Co wydarzy się w trzecim odcinku randkowego show dla seniorów? W trzecim odcinku piątego sezonu Sanatorium Miłości seniorzy wzięli udział w warsztatach tworzenia perfum, którymi następnie obdarowywali swoje sympatie. Zdzisiek otrzymał perfumy od Uli, za co odwdzięczył się pocałunkiem w usta. Zbyszek otrzymał aż 3 flakoniki od Anity, Asi i Bożeny. Widać, że ma wzięcie wśród kobiet. Później grupa wybrała się na basen, gdzie mieli zajęcia z instruktorem nurkowania. Niektórzy czuli się jak ryby w wodzie, a innym ta aktywność sprawiła wielką trudność. Dariusz, który źle się poczuł, musiał wyjść z basenu. Później nadeszła pora na zadanie z rywalizacją. Panowie przygotowywali sałatki, a zadaniem pań było spróbowanie każdej z nich i rozstrzygnięcie, która jest najlepsza. Wygrani mogli zabrać na randki wybrane panie. Dariusz zaprosił Iwonę, Józef, Asię, a Zdzisław Anitę. Podczas rejsu statkiem parze bardzo dobrze się rozmawiało. Senior wręczył nawet Anicie bukiet kwiatów, które sam zerwał. Kiedy seniorka wróciła do pokoju, który dzieli z Ulą, atmosfera zrobiła się gęsta. Kobieta bardzo chwaliła randkę ze Zdzisławem, ale w pewnym momencie Ula uznała, że nie chce już o tym rozmawiać. Przed Zbyszkiem bardzo trudna decyzja.